Siema, cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Guma Play The Game. Ja jestem Guma. Kolejny unboxing na moim kanale. Tym razem to będzie, nie powiem, zobaczycie za chwilę. Więc zaczynamy rozpakowanie tego sprzętu, bo to jest sprzęt elektroniczny. Paczuszka już przyszła, więc rozcinamy tutaj. Używamy do tego nożyka, słynnego noża, który rozpakował już telewizor, soundbar i PlayStation 5. Tutaj z góry jeszcze. O. Okej. O, i mamy tutaj sprzęcik zapakowany bardzo dobrze. We folii piankowej. Pudełko na bok. Jest to zegareczek Garmina Vivo Active 4S. Tym razem będziemy go rozpakowywać i testować. A więc go otwieramy. O, tutaj chyba jakaś jest. Nie, chyba nie, nie ma tutaj. A tu jest, mamy, to trzeba rozciąć, bo jest zaklejone. O. I wyciągamy. O, piękny zegareczek. Proszę. Prezentuje się tak. Jest bardzo ładny. Jest to czarny, to męski. Kupiłem czarny. Czarny kolor jest troszkę droższy. Kosztuje jakieś 1300 zł. Nawet chyba 300, nawet troszkę ponad 1300 zł. Są tańsze te zegarki. Na przykład szary jest tańszy i biały jest dużo, też dużo tańszy niż ten. A więc wyciągamy ten zegareczek. O, proszę, jest tak ładnie zapakowany. Tu coś mamy jakoś, to chyba trzeba odpiąć. Garmin. O, rozpakowujemy, dobra. O, mamy. Proszę. A tutaj trzeba jakoś wyciągnąć, tak, o, jest. Tak zegareczek się prezentuje. O, bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się już. I mamy tutaj jakiś kabelek do ładowania. Aha, przez USB widzę. Widzę, że tu mamy USB. Gdzie się to wpina? O kurczę, a chyba o tutaj. Albo o, i podpinamy pod USB, pod komputer i się zegareczek ładuje. Długość ładowania podejrzewam, że będzie podobna jak w zegarku, w którym miałem poprzedni. Poprzedni zegarek mój to był Samsung Galaxy Silver 46 mm. A ten zegarek kupiłem. Dlaczego go kupiłem? Bo jest możliwość nim płacenia poprzez aplikację Garmin Connect. Dobra, i tutaj w środku jeszcze coś tam mamy. Ale to widzę, że tylko chyba jak to wyciągnąć, kurczę. O, jest. Mamy książeczkę. Jak zwykle książeczka jest. Tu jest gwarancja, prawda? Nie, to nie jest gwarancja. Tu jest jakaś książeczka, którą możemy sobie popatrzeć tam i przeczytać, bo są różne języki. To wejdziemy na bok. I okej. Okay. Zapraszam na pierwsze uruchomienie tego zegarka. I oraz będziemy testować możliwość płatności zbliżeniowo tym zegarkiem. Także na razie siema, tyle. Witam. Teraz pokażę wam pierwsze uruchomienie zegarka Vivo Active 4. Więc tutaj przyciskamy troszkę dłużej. Puszczamy. Powinien się uruchomić za chwilkę.
O, już tam coś mrygnęło z tyłu. O, i odpalamy. I mamy w różnych językach. Ja chcę z Polski, więc sparować z telefonem. Pobierz aplikację Garmin. Ja po aplikację Garmin na telefonie wygląda tak. Aplikacja mam pobraną. Więc klikamy. Czekamy, aż się tutaj sparuje. Połączy. Aha. Musi być połączony z internetem chyba. A funkcja Bluetooth, musimy teraz włączyć zezwól. Musimy włączyć Bluetooth w telefonie. Dobra. Łączy się cały czas. Musimy pociągnąć. I ten kodzik. Jest kodzik. Jest kodzik. I kodzik wpisujemy. 425016. I paruj. O, jest. I teraz tak. Dodaj urządzenie. Ponów. Ponówiamy. Jest. Ponów. A Bluetooth włączone, włączone. Teraz idzie. Kończenie konfiguracji urządzenia Vivo Active 4. Tutaj zegaracz mieli, czeka, aż się zakończy. Mamy dalej. I teraz tak. Typowe godziny zaśnięcia i budzenia. No to ja tak ogólnie to tak 23 gdzieś tak idę spać. Budzę się koło 9. Który nadgarstek zakładamy? Wiadomo, że każdy zakłada na lewym. A więc tutaj przesyłać ostatnie dane terminu do nowego urządzenia, więc klikamy. Jak ktoś chce tak, to tak, jak ktoś nie chce, to nie. I teraz ustal kilka celów. Czyli w oparciu o wcześniej udzielone odpowiedzi ustaliliśmy cele dla liczby kroków pokonywanych pięter i minut intensywnej aktywności. Ja to pominam. Jak ktoś można, potem sobie można pewnie to skonfigurować. No i transsynchronizacja z zegarkiem. Czekamy chwilę i jest zakończ. Konfiguracja została zakończona. I elegancko. I już mamy pierwsze jakby dalej. 7, jakiś tu jakiś chyba kod, nie wiem, czy go nie będziemy trzymać. 7555 dalej. Aha, tu klikamy, dobra. A przesuwamy, on pokazuje nam tutaj i tutaj musimy robić to samo. Klikamy tu na dole, dobra, poszło. Dalej. No to przewijamy, to już pokazałem. Dalej. Przejdźmy do rozpoczęcia mierzonej aktywności, dalej. I zakończ. Jest. Już mam. Rozpocznij. I już mam, widzicie, powiadomienie z YouTube'a. Na przykład ja lubię bardzo piłkę nożną. Oglądam ten. Mecze. I ten. I tu mamy tak. Konfigurację, muzykę, trening. To omijam. Funkcję bezpieczeństwa. Zakończ konfigurację, zrobimy. A podaj nazwę Marcin, miasto, województwo jeszcze, podkarpackie. Chociaż to nie wiem, czy powinien. Dobra. O, po przyszło powiadomiono, że Royson, którego subskrybuje, robi jakieś sprawdzamy multiplikatorów w Duty. Tu przychodzi powiadomienie z zegarka. Tego nie będę mówił, dodawał. A czego nie chcę? Aha, muszę dodać kogoś? No to dobra. Aha, tu mam czegoś na czerwono, ale wiem dlaczego. Musi być telefon plus 48 początek. Dobra, ale to nic. Zapisz. Dalej. A czego się nie chcę dalej? Nie wiem czego. Dobra, cofamy to. Wychodzimy stąd. Z tego Garmina Connect. Teraz tak. Wchodzimy tutaj i mamy. Pływa, mamy tak. Alarm, funkcję tego zegarka. Mamy tak. Alarm, datownik, kompas, krokomierz jest.
O, właśnie pad call. Kokomierz, lokalizator GPS. GPS to jest, to stworzone jest dla aktywnych. Miernik wysokości, monitor snu. Pomiar tętna, powiadomienia SMS i połączenia. Nie mylić, że można z niego dzwonić, bo nie można z niego dzwonić, tylko przychodzi nam powiadomienie, że na zegarek, że ktoś do nas się próbował dodzwonić, a telefon mamy w całkiem w innym miejscu. Albo napisał nam SMS-a. A więc przybyty dystans mamy, spalone kalorie, wyszukiwania telefonu typ i zegarek. Więc tu mamy szybkie menu, tak jakby. Wyjdźmy stąd. Musimy to wyczyścić, czyli dajemy na dół. To wyczyszczamy to. Ja to biorę wstecz. Tu mamy szybki ten. Jak widzicie, mamy pływanie, bieganie, jazda na rowerze i jakieś ciężary, podnoszenie ciężarów, nie? Tu mamy muzykę, możemy odtwarzać, czyli tu mamy, to musimy wyczyścić. To będzie dość długo. Wyczyszczamy to wszystko. O, tu mamy pogoda, jakiś brak wydarzeń przez następne 24 godziny. Oczekiwania na dane, bo tu mam na razie tu nic nie ma, bo po prostu jeszcze z nim, o, mamy serce, tętno, poziom stresu, body better, oddech, także tego tutaj trochę jest. Tu już szybkie, dobra, tu wychodzimy stąd. Już to, nie wiem, to tu jest dalej to samo, co było. Także jeszcze to wyczyścimy. I tak, mamy cechy dodatkowe, czyli Bluetooth, kurzoodporność, poświęcony wyświetlacz. Przeznaczenie, no tak jak mówiłem, bieganie, golf, pływanie, narty, snowboard, pływanie, rower, rower, siłownia, fitness i turystyka. Wodoodporność, uwaga, tu wodoodporność bardzo ważna, 50 metrów równa się WR50, czyli w tym zegarku nie wolno pływać w basenie, tylko można w nim się kąpać, na przykład pod prysznicem lub w wannie. Żeby można było się pływać w takim zegarku smartwatch, musi mieć ponad 100 tych metrów WR50. Więc kompatybilność Android i iOS. Materiał paska guma, obwód nadgarstka 135 na 200 mm. Wyjdźmy stąd całkiem. Tu jakieś skróty możemy zrobić. Materiał komplety to jest stal, kształt jest okrągły. Szerokość koperty 45 mm. milimetrów, wysokość 45,1. Tak wygląda od spodu, można obejrzeć sobie od spodu. Grubość 12,8 mm, waga 50-60 gram. I jak mówiłem, GPS stworzone dla aktywnych, zadbaj o zdrowie, trening, czujniki, boźne bezpieczeństwo i płatności zbliżeniowe. Garmin Pay. Żeby skonfigurować sobie płacenie z tego zegarka z telefonem, bierzemy Garmin Pay. Wchodzimy tutaj w Garmin Pay. I rozpocznij. I twoje hasło, aby podać ze względu... Tego hasła nie mogę pokazać. Ja sobie nadałem. Kod PIN, którym i więc teraz można sobie dodać kartę. Mamy Visa, Mastercard, Maestro i Discover. Ja dodaję Mastercarda. Klikam, że Mastercard. Troszkę to zejdzie. O i teraz dodajemy numer karty. Nie mogę pokazać. Numer karty. Miesiąc ważności, rok ważności i kod bezpieczeństwa. Więc wpisujemy to. Ja na razie tego nie będę robił. Bardzo serdecznie. Jesteśmy w miejscu, w którym będę robił pierwszą płatność z zegarkiem Garmin Vivo Active 4. Jesteśmy w Kuźniu Smaków w Borowie koło Mielca. Jest to bardzo pyszne, często tu bywam, więc
idziemy do środka, wchodzimy do środka i robimy pierwszą płatność z zegarkiem. Witam, dokonujemy pierwszej płatności, zegarki Vivo Active 4, więc klikamy tutaj. Pokazuje się nam tam tarcza, wybieramy to tutaj, podajemy PIN. I teraz mamy takie coś i przybliżam do... I poszło. Mamy zapłacone, pizza. Czekamy tylko na odbiór pizzy. Siema, na razie, pozdrawiam.